Siemanko, z tej strony Adolf, zrobi się kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z... Będziemy wycinać im te kulki błotne. A to chyba nie wiem, czy kulka to jest kamień czasem taki przyklejony, bo tak twarde to jest, nie jest miękkie. I będziemy obrączkować te nowiutkie, zobaczymy na tych rudych jeszcze. A to za powiedzenie weźmiemy trzeba do kurnika, bo zobaczcie ile wysłały. A ta była nasza Mix Steel Tom Coffin. Jeżeli się boi nas, bo mamy nowe kurtki. Czekaj, próbuję. Tutaj patrz. To weź to trzymaj, ja będę nagrywać jeszcze. Bo tak to one jeszcze tak... tą tutaj mniejszą wtulimy. Bo tak to one tak chodzą. O, tak, tak chodzi. Śmiesznie. Nie było widać na klipie, ale... O. Możesz lecieć. Jeszcze obrączka. A bo dobra, to później się zaraz połapie. Możecie też pisać, jak się wam podoba zakup. Ale kaczka poleciała. Nie wiem, czy było widać. Jeszcze tam leci na pół. Jeszcze tak leci zaraz. Leciała nad tą dużą choinką tutaj, co widzicie. O. Ten próbuje. Ładnie, ładnie. Ta kaczka, co się widzieliście, to ona jeszcze leciała przed chwilą jeszcze za chlebem. Tak, to na gnoju tak wyglądała. Tak są obrączki. Znaczy, jak ktoś jest starszym widzem, to pewnie wie. Tutaj dwa byśmy się... Palec jej wyda. Tu jest. Nie mam. Jeszcze. Jeszcze jeden. O, jeszcze, chyba już nie ma. Tu jeszcze. O, nie, to nie kulka. Tam pewnie miały ten. To my zostali, miały w miarę dużo błota. Takie kulki się porobiły. Bo musisz se same. Ja ci mogę nogę przytrzymać jej. To jest prawa, to jest prawa. Zakładamy na prawą nogę zawsze. Trzecia osoba by się przydała, ale. Nie wiem, czy... Nie mamy kamerzysty. Nie, źle jak zakładasz, bo na dwa palce tu. Tu musisz się ruszyć. Tu, gdzie mam palce. Łapcie przeszkadzają. I trudno. No, czekajcie, zrobimy cięcie. I też nie musicie pisać w komentarzach, że to nie są obrączki, tylko zapinki, bo my to wiemy. No. Tylko po prostu tak na to mówimy. Tak samo jak na nią mówimy marans, a nie jakiś mieszanie mix marans, bo po prostu tak jest łatwiej. No. Na przykład jakbyśmy też mieli mówić, że na tego żółtego, że to jest brahma, mówimy brahma koguta. Bo jakbyśmy też mówili, że jakiś mieszaniec z brahmy, no też tak. Tej może się uda, to zobaczymy. Ale będę robić zdjęcia, bo jest trudno zakładać te obrączki samemu. Więc już jest, tutaj mam. Spróbuję znaleźć tylko teraz. Nie wiem, gdzie jest ta obrączka, tak szczerze. O, jest tutaj. Kurde, daj tam. Nie widać chyba. Trochę tam widać. O, było widać. Jeszcze kogucik. A się on się sobie, ale nic nie robi. Ja jeszcze go łapię, tylko po prostu tak. Ten jest fajny kogucik. Na początku miałem do niego wątpliwości, bo nie podobał mi się to bardzo na zdjęciu. Ale na żywo podobasz mi się. Dobra, tu już też kogucik ma. Może tylko sprawdzę, czy ma dobrze, czy się obkręca, nie ma ten. Teraz też pójdziemy do Syliak, to teraz weźmiemy do szało żarcie. Dobra. Może lecieć. Ale duże nogi ma. Bo tamtym łatwo wchodziły, a ten trochę ciężej było. To weź im tam jedzonko. Wezmę obrączki. Zapinki. Karmelka chyba ma, bo idziemy ostatnio. Statko szabo. Też to nakrapiane jest mix, ale jako kwoka się bardzo dobrze sprawdza, więc ją trzymamy dlatego, bo jest największa, najwięcej jajek po prostu pod sobą mieści, więc dla nas to jest na plus, nie zawsze coś się wychowa, ale zawsze tam są te kwoki.
Nioski też zachodzą. Tutaj te malutkie też zaraz na dwór se weźmiemy. Bo przed chwilą robiliśmy przy tych deskach. Już za dużego słońca nie ma, ale jest cieplutko, więc po co mają siedzieć cały czas tutaj? Też tylko je wypuszczamy pod naszym nadzorem, można tak powiedzieć, bo nie chcemy, żeby zostały zadziubane czy coś takiego. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie ten wiek. Są najedzone, ale nie tak jak wczoraj, ale są najważniejsze, że są zjadły. Zobaczymy, czy mi wejdzie w ogóle na nogę. Mi się wydaje, że chyba jeszcze nie, ale... Położymy was na chwilę tutaj. Se popatrzcie tam. Klapcie chwilę. Mogę zapiąć. No, kurde. Nie chcę się zapiąć. Nie zejdzie, więc... Dobra, mam ten na palce i tak. To ja dlatego. Mam ten na palce. Się trzyma. Teraz ta druga dostanie taką... Tu ściok numer dwa. A to są dżubie ninja takie nazwane. Znaczy, ten jeden jest dinozaur. Pimpuś. Nie mogę zrobić. Ten kanał jest na pół godziny, będziemy może na dnie, bo... Zobaczymy, coś będą robić, bo jak będą stać w miejscu, co nie, ale... Teraz weźmiemy te dwa dinozaury Pimpusia. Zaraz się widzimy. Są już dwa malutkie stworki. Nic nie robią, jak widać, na szczęście. Ale tak się boimy je zasadzie z tymi dużymi tak cały czas, bo one są takie jeszcze mało rozwijane. I tu widać, że da na przykład udziałę dinozaura Pimpusia, ale to nie jest tak jak, że cały czas dziubię, tylko dziabła i zostawiła. No, są fajne, dwa małe słodziaczki. Kilka wydziubnął baby kot na rad. Baby Bartek. Wyrwał kremowy. Tylko idzie jagódka. One jest takie są mało rupiłe. Nam się wydaje, że mogły być w kartonie tak jakby. Albo w takie małe kateczce też szmane. Bo chyba, że po prostu tak są mało rupiłe ogólnie. Może dlatego, że tak szybko tyją. Nie no. Zostaw je jagódka. Silek są same jako kurki, więc może z tych będą kurwa pogódce, będzie nawet dobrze, bo nowa krew i tak, ale ogólnie. Znaczy w sumie chyba je sobie weźmiemy tam, bo jak wczoraj tam były, to takie bardziej ruchliwe były, a teraz widzimy, że takie se siedzą tylko. Trochę pochodzimy se, nie? Jak cię ruszy, to energicznie. Jagódka, o. Znaczy ten tutaj dinozaur Pimpuś taki nie jest za ruchliwy, ale ta mniejsza jest ruchliwa. A ja mam cię, że próbuję deptać wszystko, więc mam nadzieję, że... No odcinku nawet było, jak rudą próbował. No a teraz małą. A cię tylko próbuję, nie udaje mu się jeszcze w ogóle, ale... Tutaj jest... A ci silki może sobie deptać, bo i tak nawet nie ma tych kurników. No zostaw. Bo jak będą kurniki, to wiadomo, że się nie da razem. Ale... No, jagódka. Ona teraz wszystko widzi, bo ją obcięliśmy ostatnio z czubek i wszystko teraz goni. A czy tu przy czubku, tak nie wiem, czy widać? Nie. Tam tak przy oczach takie miałam na... Bo już mniej widać. Na oczy zarośnięte, teraz chwilę będzie trzeba poczekać, bo traktor jedzie. Jakiś mu chyba opona tam coś. Nie no, nie opona, ale coś tam tak coś tam czeszczy. Znaczy tam oddycho traktor. I puszcz to powietrze. A gdzie jest ta druga? A. Tutaj. Dobra, więc my wam dziękujemy za oglądanie tego filmiku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.